Radio Kraków. Marek Gradoszyn, Wojtek Żaliński, czyli porozmawiamy o kantynie dzisiaj w Radiostradzie. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. No przed nami rajd kantyny i to już niebawem. Tak, niebawem, 22 lipca, czyli za niecałe dwa tygodnie, w podkrakowskim Kryspinowie baza rajdu, start rajdu o godzinie 11. Trzecia edycja, trzeci rajd kantyny. Powiedzmy na wstępie, co to jest kantyna, żeby słuchaczom to przybliżyć, bo może nie wszyscy już jeszcze słyszeli. Kantyna może się kojarzyć tak jakby z takim miejscem, gdzie sprzedaje się różne napoje i coś do jedzenia, aczkolwiek nasza nazwa wzięła się od kanciastych kształtów naszego samochodu, czyli dużego Fiata 125P. To jest samochód, który objeździł całą Europę już w zasadzie. No tak, no zrobiliśmy tym samochodem z 60 tysięcy kilometrów po całej Europie już mezmała. I to z przyczepą Niewiadów. A gdzie byliście, tak pokrótce, jakbyśmy przypomnieli? No to tak po kolei Istanbul, Loch Ness. Też był kawałek Azji, prawda? Trzeba. Tak, tak, tak. Istanbul był z Azją, także był przejazd na inny kontynent. Następnie tam była Grecja, Archaja Olimpia, był Nordkap, to był najdalszy nasz cel, bo to było 3000 w jedną stronę. No, powrót to było prawie 7, bo zrobiliśmy prawie 10 tysięcy wtedy. 24 dni w trasie. Następnie Lloret de Mar w Hiszpanii, z Paso de los Tevio, najwyższa przełęcz dostępna dla samochodów w Europie. I ten Fiat z tą przyczepą wszędzie wjechał? No, tam akurat był taki kruczek, że tutaj Fiat, przyczepę podczepiliśmy pod inny samochód, bo na przełęczy wcześniejszej, na 2400 dzień wcześniej, no ledwo na tą przełęcz wyjechaliśmy, więc i tam już kończyło się troszeczkę sprzęgło. Stwierdziliśmy, że tego nie zrobimy i skorzystaliśmy z pomocy, no taka jest prawda, tutaj tego nie pokonaliśmy. A tak ten Fiat mniej więcej ile ma w ogóle przebiegu w swoim życiu? On zrobił drugie tyle pod naszym butem, co wcześniej. Wcześniej przez 30 lat przejechał 60 tysięcy kilometrów, a my go mamy już ponad 6 lat i zrobiliśmy 67. Ale to mały miał przebieg, 60 tysięcy na, no na 30 mały, lat. No mały, no bo dawniej ludzie tyle nie jeździli. No nie były, szanowali były go. Kartki na paliwo, więc... I na starość, jak się rozruszał. Jeździło do kościoła. Jak się rozpędził, to teraz jeździ. Tak, tak. Przyczepa go pcha, czasami hamuje i daje radę. Ta przyczepa Niewiadów to jest taka popularna kiedyś przyczepa turystyczna? To jest przyczepa turystyczna i jednocześnie można nawiązać naszą nazwę do tej przyczepy, bo też w takiej przyczepie sprzedawało się hot dogi. Pierwsze budy tak z hot dogami, zapiekanki. I to stało na ulicach w miastach, faktycznie. No. Także można powiedzieć, że to też jest taka gastronomiczna. To też taka kantyna gastronomiczna, dokładnie. Niezłe, tam tylna szyba była podnoszona. Faktycznie, zapomniałem o tym to zjawisku. Cały tutaj... Pierwszy teraz Sanepid by na pewno nie puścił tego typu. Bo tam była tylko jedna umywalka. Na koła. No i bez wody bieżącej, tylko woda musiała być. Tam była woda z takiego, czy my tak baniaka. Mamy, woda z baniaka no. I na pedał taki, trzeba naciskać, taka popka. Ale w gastronomii to słabe dosyć. Słabe dosyć, tak. Ale było, działało rzeczywiście, 80. lata, 90. pamiętam, takich but było pełno. Były też saturatory, prawda, że tam się... Z jednej szklanki się wodą przepukali. Czemu my żyjemy, to ja nie wiem, jak to się stało. Jakoś przeżyliśmy. No, byliśmy silniejsi od bakterii. Dobrze, no to teraz opowiedzcie trochę więcej o tym, co tego 22 będzie się działo. Jak to Wojtek będzie wyglądało? Trzymał, spisane wszystko elegancko. Impreza zaczyna się w zasadzie już 21, ponieważ stacjonujemy na terenie kampu Kryspinów przy jeziorze, szumnie brzmi jeziorze, przy zalewie Kryspinów. Także samochody będą już 21 przyjeżdżały i będzie taki piątek, taki wieczór przy ognisku z kiełbaską. Kiełbaski trzeba mieć swoje? Będą i takie, także zapraszamy wszystkich już 21 lipca. Natomiast zapisy na rajd trwają cały czas na naszej stronie www.kantyna.net. www.kantyna.net, proszę pamiętać. To i jest ten adres. Jakkolwiek również w dniu rajdu będziemy te zapisy od samego rana kontynuować w biurze rajdu do godziny 10:30 i start rajdu o godzinie 11:00. Jedziemy jurajskim szlakiem po terenach gminy Zabierzów, z którą tutaj współpracujemy ściśle przy organizacji tej imprezy.
I o godzinie 15, bo trasa rajdu pozostaje tajemnicą, o godzinie 15 będzie pokaz elegancji o puchar pani wójt gminy Zabierzów na rynku w Zabierzowie. Mhm. Także też serdecznie tutaj zapraszamy wszystkich na tą imprezę. I potem będziemy się już zbierać z powrotem do bazy rajdu, gdzie będą wszelkie inne atrakcje, między innymi pizza toskańska i dyskoteka w pianie. No a następnego dnia, w niedzielę 23, już taki chill out dla tych, co wybiorą z nami cały weekend. Jest jezioro do dyspozycji. Mhm. Są tam liczne punkty gastronomiczne. Przygotowujemy również jakieś tam niespodzianki dla dzieci. Mhm. Także na pewno nikt się tam nudzić nie będzie. Także serdecznie zapraszamy. Kto może wystartować? Mogą wystartować wszystkie auta tak zwanej produkcji RWPG. KDL, tak zwane. Tak? No, także produkowane do roku 91, jak i konstrukcje, które były wymyślone wcześniej, typu na przykład Polonez czy Nysa, które były jeszcze tam do 2000 roku produkowane. Tam Zastawa chyba też się ma szansę załapać. No, też Zastawa, Warburg, Trabant. To jest jedna taka grupa, jak i tak zwane youngtimery, jak i oldtimery. Także zapraszamy, w zeszłym roku mieliśmy też auta przedwojenne. Mhm. Także zapraszamy wszystkich właścicieli zarówno tej grupy tych aut komunistycznych, że tak się wyrażę, jak i youngtimerów, jak i oldtimerów. Wszyscy są bardzo mile widziani. Na czym polega ten rajd? To nie jest wyścig, tak? To jest przejazd, tak? No to jest przejazd, to jest rajd turystyczny na itinerer po prostu, mm-hmm. Czyli jest książka drogowa, każdy dostaje taką książkę na starcie, tam ma dokładnie... I załogi nie startują na raz, tylko są wypuszczane, tak. Startują w odstępach około dwuminutowych, jest osoba startująca. Wyjedziecie z przyczepą? Nie, my w ogóle nie jedziemy jako organizatorzy. Jak się sprytnie ustawili, nie będą bić kilometrów w aucie. Już za dużo ma przejechane. No dobrze, ale... Szczepa sama pojedzie. Samojezdna, tak? Ale to jest informacja dla państwa. Nie trzeba mieć przyczepy, także to... Nie trzeba mieć przyczepy, natomiast przyczepy przydadzą się tam, żeby właśnie zabiwakować, bo mamy tam pole biwakowe do dyspozycji. Namioty. Można się rozbijać namiotami. Można również przeciągnąć właśnie przyczepę, tam ją zostawić, tam potem generalnie po trudach rajdu, tudzież wieczoru z rozdaniem nagród, po prostu zanocować. No, to tylko jeszcze trzeba zapewnić pogodę i wszystko będzie super. Pogoda zapewniona, 24 w sobotę, 25 w niedzielę. No i proszę, to właściwie wszystko załatwione. Marek, po prostu nie mogę być spodziewał i Wojtek, po prostu macie wszystko. Trzeci raz z rzędu mamy pogodę taką, no troszeczkę będzie chłodniej, bo tam rok temu było 35. No, mamy załatwiliśmy, żeby było 10 stopni niżej, bo to było przesadą. Powyżej 30 za bardzo gryzą komary. Samochody się też grzeją. No, a powiedzcie mi, skąd pomysł w ogóle? No bo to już trzeci raz, a ten pierwszy raz, jak to zrobiliście? Pierwszy raz to w ogóle sobie tak stwierdziliśmy, że już 5 lat jeździmy tutaj na takie rajdy charytatywne. 5 lat w ogóle jeździmy tym samochodem. 5 lat od zakupu tego samochodu. Ten samochód akurat kupiliśmy dokładnie w okolicach 20 tam któregoś lipca, jak się potem okazało. A samochód w ogóle został wyprodukowany 13 lipca, bo tak ma w dowodzie rejestracyjnym. Więc te dwie tutaj daty skłoniły nas do tego, żeby zrobić coś w stylu urodziny kantyny, czyli urodziny dużego Fiata, tego samochodu, i po to, żeby zaprosić naszych darczyńców z tych imprez charytatywnych, żeby zaprosić naszych przyjaciół innymi samochodami, właśnie oldtimerami, youngtimerami, nie tylko tymi komunistycznymi, oraz wszystkich sympatyków takiego spędzania czasu. I to się udało. To jest w ogóle ta kantyna, ten Fiat, to jest autolegenda, narty na dachu, tak? Teraz już inne narty. No niż inne, bo się rozsypały. To były drewniane narty. Narty podlegają wymianie raz na jakiś czas. Raz na 6 lat. Jakkolwiek zawsze na Polsporty. Pamiętam, jak się spotkaliśmy, jak wróciliście z Grecji, te narty na dachu właśnie drewniane i walizka. Tak sobie myślałem, co ci Grecy myśleli, jak wy koło nich przejeżdżaliście? 40 stopni za oknem, jedzie Fiat z nartami. Ale na Słowacji było 11 stopni po i drodze. Słowak podszedł i się spytał, gdzie jest śnieg.
Panowie, kibicuję wam jak zawsze, bo jesteście najbardziej pozytywnie zakręconymi ludźmi, jakich znam. Nie lubię tego określenia, ale to akurat do was pasuje. Jesteście pasjonatami, ludźmi, którzy robią dobrą robotę, więc trzymam kciuki, żeby to się udało. W razie czego zapraszam jeszcze przed samym wydarzeniem, żeby przypomnieć. To wpadniemy za tydzień. To chętnie o tym jeszcze państwu opowiemy, jak idą dalej przygotowania. Bardzo wam dziękuję, panowie. My dziękujemy i zapraszamy serdecznie również pana redaktora. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wojtek Żaliński, Marek Radoszyn, Kantyna 2017. Dziękujemy. Dziękujemy.